Jak tak patrzyłem na pełną salę, jak Denis opowiadał o SD-1-ie, to mi się tak trochę zazdrość zrobiło, jak patrzę, kurczę, niepełna sala. Dobra, ale nic, damy radę. Jest to trochę wyjątkowa sesja dla mnie, ponieważ tu są dwa debiuty. Jednym debiutem jest mój debiut na PL Nogu, nie miałem dotąd okazji prezentować. Natomiast drugim debiutem jest debiut firmy Zscaler albo Zscaler na PL Nogu, która... Ktoś słyszał o firmie? Okej. No to fajnie. Dwie ręce w górę to już jest całkiem sporo. Jest dosyć nową firmą na polskim rynku, ale jest firmą bardzo ciekawą, która ma bardzo fajną ofertę. Jak dostaliśmy możliwość wystąpienia na PL Nogu, to myślę tak, a PL Nog to jest taka fajna techniczna publiczność, pokażę im trochę technologii. Przesłałem slajdy, okazało się, że tam jest marketing. Może jakbyś tak opowiedział coś, co robicie. Jakieś fajne wdrożenie dla jakiegoś klienta, no bo to tak jest, łatwiej się przyjmuje. I po pewnym zastanowieniu się zdecydowaliśmy się pokazać wam prezentację u jednego z klientów międzynarodowych. Firma z branży chemicznej, bardzo duża, która przeszła pewną transformację. Bo to, co robi Zscaler, to jest wartość, którą dodaje, pozwala firmom przejść pewną transformację z punktu widzenia infrastruktury, jeżeli zaczynają firmy korzystać z rozwiązań chmurowych oraz z pewnej mobilności użytkowników. Firma powstała, może dwa słowa o firmie. Firma powstała 10 lat temu w Krzemowej Dolinie i fundatorzy firmy zauważyli pewną ciekawą rzecz. Wszyscy mówili o chmurze. Chmura, przenosimy aplikacje, maszyny wirtualne, klikamy sobie, mamy serwer, fantastycznie. Natomiast jaki ten ruch, który zaczął się na rynku, będzie miał wpływ na to, w jaki sposób budujemy infrastrukturę? Firma dostrzegła to już bardzo dawno. Są dwie rzeczy, które na rynku spowodują pewną znaczącą zmianę z punktu widzenia sieci, architektury sieci. I powinniśmy się zastanowić, czy robimy pewne rzeczy właściwie, czy można to zrobić lepiej. I świetnym przykładem do tego jest zastanowienie się w momencie, kiedy zaczynamy używać aplikacji chmurowych. I to jest właśnie temat tej sesji. Czy nasza sieć jest tak naprawdę gotowa na konsumpcję aplikacji z chmury? Jakich aplikacji? Office 365 ktoś używa? Są jakieś ręce w górze? Jeżeli nie, to pewnie będziemy to używali wkrótce, ponieważ Microsoft jakiś czas temu zapowiedział, że nowe feature'y to już będą tylko w Office 365 dodawane. Generalnie zatrzymujemy to i nie wiem, czy to potrwa teraz, czy za chwilę, ale w pewnym momencie to się wydarzy. Musimy być na to gotowi. I to już trwa. No. I teraz pytanie jest takie. Mamy sporo klientów, dużych klientów i zastanówmy się chwilę nad tym zdaniem. Pewną wypowiedzią osoby z bardzo dużej firmy, ze Schneider Electric, która właśnie stanęła przed tym wyborem, zadaniem, tak? Musimy wprowadzić rozwiązania chmurowe do naszej firmy. Taka jest decyzja. Mobile first, cloud first. No i teraz tak. Zaczęli się zastanawiać, czy są na to gotowi i okazało się, że infrastruktura sieciowa musi przejść pewną transformację. Nie da się tych aplikacji wdrożyć na tym, co mamy teraz. Dlaczego? Podam wam prawdziwy przykład, dlaczego się to nie udało i jak należało to rozwiązać. I skąd się tak naprawdę brały problemy? Brały się z pewnej historii, z którą związane są nasze sieci. Sieci budujemy od 30 lat i do tej pory, jak budowaliśmy sieci, to było takie założenie, że nasze aplikacje będą siedziały w tej sieci. Tak? Data Center było naszym centrum grawitacji. O, coś nam zgasło. Halo? Coś wyłączyłem? Okej, dobrze. Tu jest nazwany stary świat. Ja bym to nazwał tradycyjny świat, bo wciąż jeszcze to robimy. I teraz tak, co się dzieje?
Dzieje się to, że w nowym świecie musimy brać pod uwagę to, że zaczynamy włączać pomału chmurę w taki bądź inny sposób, tak? Czyli już mamy pewną zmianę, którą musimy wziąć pod uwagę. I teraz tak, jaki ma to wpływ na budowę sieci? Nasze sieci były budowane w technologii hub and spoke, no bo data center było naszym centrum grawitacji, tak? Jeżeli aplikacja zaczyna się przenosić do chmury, no to musimy się zastanawiać, jak zapewnić bezpieczny dostęp bezpośredni do tych aplikacji. Microsoft na przykład mówi, że najlepszym sposobem dla Office 365 jest bezpośredni dostęp do chmury. Niekoniecznie przez data center, tak? I zastanówmy się chwilę, jak model bezpieczeństwa ma się w takiej sytuacji. Nasze bezpieczeństwo do tej pory było budowane w założeniu, że zabezpieczaliśmy sieć. Tak? Budowaliśmy fosę wokół naszego zamku, wokół naszego data center, ponieważ zabezpieczaliśmy sieć. W momencie, kiedy aplikacja wynosi się poza naszą sieć, tak? Jest w środowisku, którego nie kontrolujemy, zastanówmy się, jak nasze modele bezpieczeństwa będą wyglądały. I to jest dokładnie ta transformacja, o której, na temat której jest właśnie ta sesja. I mam nadzieję, że pod koniec prezentacji będzie dobra odpowiedź na to. Najlepiej się mówi na przykładach. Jest to realny przykład transformacji, która przeszła duża firma międzynarodowa, która, że tak powiem, ma obecność na całym świecie. Ja wiem, że to są fajne przykłady, że jak jest świat, to jest fajna skala. Możemy spokojnie przetransponować to na nasz troszeczkę mniejszy rynek. Polska nie jest wcale takim małym krajem. Problemy są dokładnie te same, tak? Tutaj też firmy rosną przez akwizycje i mają skomplikowane sieci. Jak to wyglądało? Firma oczywiście rosła przez akwizycje i miała sieć bardzo skomplikowaną, tak? Zwróćmy uwagę na to, jak duża była ta sieć. 5 data center, uwaga, 12 lokalnych dostępów do internetu na całą ogromną sieć. Te purpurowe kreski reprezentują dostępy do internetu. Dlaczego to tak wyglądało? Ponieważ zbudowanie dostępu do internetu bezpiecznego to nie jest tania ani prosta rzecz. Musimy postawić masę urządzeń, które zabezpieczą naszą tą sieć. Jeżeli będziemy chcieli replikować to w każdym naszym oddziale, no to zaczynamy mieć kłopot. Dlatego 12 dostępów do internetu, 80 providerów sieci WAN. Tak? No i CIO firmy stanął przed pewnym zadaniem. Tak? W jaki sposób usprawnić działanie tej sieci i przygotować z punktu widzenia IT firmę na kolejnych kilka lat, tak? Bo ten wasz obecny status quo jest dosyć trudny do utrzymania. I teraz tak, podjęli pewną strategię, która postanowiła ustawić firmę na kolejnych kilka lat do przodu. Na czym polegała ta strategia? Strategia była bardzo prosta. Składała się tylko z 4 punktów, tak? Czyli zaczynamy korzystać z chmury, to jest jedna rzecz. Zaczynamy mocno korzystać bezpośrednio z dostępu internetu, ponieważ skoro korzystamy z aplikacji, które będą w chmurze, no musimy w jakiś sposób zapewnić bezpieczny dostęp do tego internetu, tak? Użytkownicy mobilni. To jest coś, co jest potężnym wyzwaniem. W tej firmie tak samo, kilka tysięcy pracowników mobilnych było. No i oczywiście usprawnienie pracy, tak? Czyli wdrożenie różnego rodzaju narzędzi, które będą poprawiały kolaborowanie użytkowników między sobą i podnosiły efektywność. To była bardzo prosta strategia, cloud first, mobile first. Teraz tak, w jaki sposób przystąpiono do implementowania? Przystąpiono w bardzo tradycyjny sposób. Skoro korzystamy z chmury, no to musimy otworzyć lokalne breakouty internetowe. Te centralne dostępy do internetu nie będą dobrze działały, tak? Nie możemy ściągać ruchu do Office 365 do centralnego punktu, ponieważ, że tak powiem, customer experience będzie dosyć słaby. Czyli musimy otworzyć lokalne dostępy do internetu i pierwszy projekt, który w ogóle wystartował w związku z nową strategią, miał trwać 9 miesięcy, to był
otwieramy lokalne dostępy do internetu w 280 oddziałach na całym świecie. W jaki sposób to zrobiono? Zrobiono to w sposób, w który znano najlepiej. No w jaki sposób zabezpieczyć dostęp do internetu? No firewallem, tak? Kupimy nowe firewalle, 280 firewalli, jakoś damy radę, tak? No i co się dzieje? To była opcja numer jeden. 280 oddziałów rozrzuconych na całym świecie. Projekt był zaplanowany na 9 miesięcy. Upadł bardzo szybko z punktu widzenia prostej logistyki. Tak? W 9 miesięcy nie da się zainstalować 300 firewalli na całym świecie, bo tak, tu utknął firewall na tle, tam czegoś się nie dało, tu się nie dało kogoś wysłać. Problemem zaczęła być naprawdę logistyka, odkładając kompletnie na bok poziom skomplikowania. Mówię, próbowano rozwiązać nowy problem za pomocą starych metod. Utknęło to i trzeba było znaleźć tego rozwiązanie. Co było rozwiązaniem? CIO firmy zaczął myśleć, szukać po internecie, jakie rozwiązanie będzie bardziej skalowalne i zapewni szybkie wdrożenie. Zaczął szukać w różnych publikacjach, dotarł do Gartnera, który mówi, że numer jeden firmą w Secure Web Gateways do internetu jest Zscaler. Od 8 lat Zscaler jest absolutnym liderem Secure Web Gateway'ów na świecie. No i zaczął rozmawiać z Zscalerem i się okazało, że Zscaler ma bardzo fajne rozwiązanie. Bez żadnych urządzeń, bez firewalli, tak, jest w stanie podłączyć te 280 lokalizacji do bezpiecznego internetu. Co to znaczy podłączyć do bezpiecznego internetu? Zscaler posiada globalną chmurę na całym świecie, która się staje pierwszym hopem użytkownika, który idzie do internetu. Bez urządzeń, bez pudełek, bez appliance'ów wysyłamy ruch do Zscalera. Zscaler uruchamia całą politykę bezpieczeństwa, firewall, sandbox, DLP, anti-malware, tak? Bez urządzeń i można dosłownie uruchomić to w przeciągu dni, tą usługę. Bardzo ciekawa wartość, która została wniesiona, to jest oprócz tego, że 280 oddziałów dostało bezpieczeństwo od razu, bez logistyki, bez kłopotów, był jeszcze kolejny benefit, który wniósł Zscaler, a mianowicie Zscaler posiada pewną funkcjonalność, posiada kontrolę pasma przy dostępie do internetu. Firma planowała wdrożenie Office 365 i ci, którzy wdrażali, wiedzą o tym, że bardzo łatwo można po prostu nie dostać odpowiedniego poziomu usługi, jeżeli nie ma odpowiedniego quality of service na połączeniu. Jak zrobić quality of service na połączeniu do internetu? Sensownie, nie? Zscaler ma możliwość kontroli pasma, czyli jesteśmy w stanie przypisać, że Office 365 zawsze dostanie połowę pasma i inne aplikacje nie zaburzą tego działania. Problem został tak naprawdę rozwiązany niemalże z dnia na dzień, tak? Rozwiązany został problem oddziałów. Oczywiście dużo benefitów, które za tym w ogóle poszły. Przede wszystkim oszczędzono pieniądze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, uproszczono sieć. Nie mamy 280 firewalli na całym świecie, którymi musimy zarządzać. Mamy tylko jedną usługę od Zscalera i to nam dramatycznie, można powiedzieć, upraszcza sieć, co z punktu widzenia bezpieczeństwa jest bardzo ważne, tak? Im prostsza sieć, tym ją łatwiej zabezpieczyć. W oddziałach potrzebne jest tylko urządzenie, które dostarczy ruch do Zscalera. Jest kilka metod dostarczenia ruchu do Zscalera. Może to być tunel grę, może to być IPsec, może to być pack file i może to być też agent na laptopach i telefonach komórkowych. Za chwilę będę o tym opowiadał, bo idziemy, to jest pewna przygoda transformacyjna w czterech krokach, tak? Rozwiązaliśmy problem w oddziałach. Rewelacja. Problem się skończył? Nie, problem się nie skończył, ponieważ w oddziałach regionalnych, których było 12, problem z Office'em nadal występował, tak? Wdrożono Office'a i zaczął się kłopot. Nie wiadomo było, dlaczego to nie działa. Szukano w sieci, dlaczego to nie działa, dlaczego czasy odpowiedzi były zupełnie jakieś nieakceptowalne. Coś nie zagrało w oddziałach regionalnych. Po głębszej analizie okazało się, że firewalle, które były w tych oddziałach,
się mocno spociły pod Office'em. Co to znaczy się spociły? Office generuje bardzo dużo stałych sesji do chmury. Firewall nie za dobrze sobie z tym radzą, szczerze mówiąc. No i firma poszła do vendora Firewalli i vendor Firewalli, Checkpoint notabene, powiedział tak, my rozwiążemy wasz problem, kupcie większe firewalle. Okej, tylko co wtedy, jak nam rośnie ruch do internetu 20-30% rocznie? To co, będę kupował co chwila ten nowy firewall? To nie jest rozwiązanie. Co się okazało? Rozwiązanie było znowu u Zscalera. Co zrobiono? Kolejnym krokiem było wdrożenie Zscalera w oddziałach regionalnych, tak? Czyli wysłanie ruchu z oddziałów regionalnych do chmury Zscaler. Dzięki czemu mogliśmy wyeliminować firewalle, problem odnawiania kontraktu firewallowego, problem wzrastającego zapotrzebowania na pasmo zniknął, ponieważ od Zscalera nie kupuje się nic poza usługą. Ile się wyśle ruchu do Zscalera, tyle Zscaler tego ruchu przyjmie. Jeżeli to jest dzisiaj giga, fantastycznie. Jeżeli jutro to będzie 2 giga, to Zscaler to przyjmie. Problem absolutnie zniknął. Kupuje czystą usługę bezpiecznego dostępu do internetu. Problem został de facto rozwiązany. Dodatkowo uruchomiony został projekt konsolidacji sieci Wide Area Network do jednego vendora, żeby uprościć te działania, tak? Działania sieci. Jakie płynęły benefity z tego? Znowu uprościliśmy sieć. Znowu oszczędziliśmy pasmo i oszczędziliśmy capex. Wyeliminowaliśmy firewalle, tak? Dzięki czemu można było zainwestować kapitał w troszeczkę w inne miejsce, tak? No i czy to rozwiązało wszystkie problemy, tak? Okazało się, że dalej jest kłopot. Rozwiązaliśmy problem w oddziałach, rozwiązaliśmy problem w centrach regionalnych, już ludzie są zadowoleni, korzystają z Office 365, wszystko idzie przez Zscalera, Zscaler robi kontrolę pasma, tak? Zscaler dba o to, że jakość Office 365 jest naprawdę wysoka, ma direct peering z Microsoftem w wielu miejscach na całym świecie, jest przez wiele metod, powoduje akcelerację dostępu do usługi Office 365, ale dalej jest pewien kłopot. Co było tym kłopotem? Kłopotem byli użytkownicy mobilni. Tu zaczął się robić problem, tak? Firma miała kilka tysięcy pracowników mobilnych. Jak wyglądała praca użytkowników mobilnych? Bardzo często się pytam klientów, w jaki sposób zapewniacie bezpieczny dostęp do internetu swoim pracownikom mobilnym? Odpowiedź pada zawsze, albo prawie zawsze, VPN. Czyli co robi VPN? VPN ściąga ruch użytkownika do jednego miejsca po to, żeby ten ruch tam wyczyścić, tak? I żeby zapewnić pewne bezpieczeństwo. Co robią użytkownicy? Jak usługa nie działa, wyłączają ten VPN. No i absolutnie jesteśmy, że tak powiem, narażeni na ataki z internetu, tak? Co, jak to wyglądało w tym przypadku? Siedzi sobie taki użytkownik w Ameryce Południowej, i żeby dostać się do bezpiecznego internetu, tak, terminuje się na gatewayu, który jest niekoniecznie blisko tego użytkownika. Z punktu widzenia aplikacji w chmurze, którą jest Office 365, jak wygląda w ogóle ruch dostępu do tej aplikacji? Wygląda tak, że ten użytkownik musi ruch wylądować w Europie i z Europy wyjść do internetu. No mega nieoptymalne. Dlatego zastanówmy się, czy to, w jaki sposób projektujemy sieci obecnie, będą dobrze działały dla aplikacji chmurowych. I co można tutaj poprawić? W tym przypadku znowu rozwiązaniem okazał się Zscaler. Skoro klient już miał Zscalera w oddziałach, już miał w centrach regionalnych, jednym ze sposobów dostarczenia ruchu do Zscalera
jest klient na laptopie, cienki klient na laptopie, który wszystko co robi, to zbiera ten ruch z tego laptopa i go wysyła do Zscalera. Dokładnie tak zrobiono tutaj. Uruchomiono Zscaler Application na laptopach dla użytkowników mobilnych. Jaki był z tego benefit? Zscaler posiada ponad 100 data center na całym świecie. Co to znaczy? Ponad 100 punktów dostępowych do usługi, czyli jesteśmy w stanie zaterminować usługę, ruch od użytkownika jak najbliżej, tak? Co znacząco podnosi jakość usługi, tak? I co się tutaj okazało? Okazało się, że skoro już było w kontrakcie, Zscaler Application nie jest wcale ekstra płatny, klient tylko musiał go uruchomić dla użytkowników, zintegrował to przez single sign-on, użytkownicy nawet nie wiedzieli o tym, że zaczęli korzystać z Zscaler Application. Zostało to zdystrybuowane za pomocą group policy. Pewnego dnia pojawił się Zscaler Application na ich laptopach, zalogował się do sieci i użytkownicy zaczęli korzystać z Zscalera. Jaki jest plus tego i benefit? A mianowicie wreszcie mogli skorzystać ze split tunela, tak? Na VPN-ie. Wcześniej nie mogli tego zrobić, bo wszystko musiało zostać wysłane w tunel do gatewaya, no bo przecież tak zabezpieczamy użytkowników. Skoro teraz Zscaler zabezpiecza tych użytkowników, to ruch do internetu idzie przez Zscaler, automatycznie ruch do Office 365 i innych aplikacji w chmurze idzie przez Zscaler, a ruch do data center, do naszych aplikacji, które wciąż siedzą w data center, idzie sobie split tunelem, gdzie tam pokazuje VPN, tak? Problem został generalnie rozwiązany dla użytkowników mobilnych. To jest trzecia faza pewnej transformacji, tak? I pamiętajcie, jaka była strategia firmy. Cloud first, mobile first. Cloud first, przenosimy nasze aplikacje do chmury, ale wciąż korzystamy z aplikacji w data center. Co się okazało? Ten split tunel spowodował, że aplikacje chmurowe zaczęły fajnie działać, ale do tych naszych aplikacji w data center to wciąż nie działało to najlepiej, no bo ponieważ ten suboptymalny routing był, tak? Przez VPN. Co się dzieje? W jaki sposób musimy zapewnić dostęp rozsądny, wysokiej jakości, bezpieczny do naszych aplikacji, które znajdują się w data center? Po raz czwarty z pomocą przychodzi tutaj Zscaler. I ile mamy czasu? Mamy jeszcze chwilę? Jeszcze 7 minut. Dobrze. To jest ostatni etap transformacji. Można to określić stadium docelowym. To jest najdłuższy etap transformacji. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy w stanie zmigrować wszystkich naszych aplikacji do chmury z dnia na dzień. Jest tam kilka etapów. Jeden to jest lift and shift, przenieśmy to, co jest mniej newralgiczne, potem musimy zacząć trochę refaktorować, potem musimy zacząć pisać pewne aplikacje na chmurę, to trwa. Natomiast już dzisiaj z Zscalerem możecie dostać odpowiedni user experience za pomocą czegoś takiego, co się nazywa private access. To jest druga usługa, którą posiada Zscaler i to jest to, co ta firma wdrożyła. Na czym ona polega? To jest trochę inne podejście do VPN-ów. Co robi VPN? VPN łączy nas z siecią, a nie z aplikacją. OK? Dlaczego tak jest? Ponieważ najpierw otrzymujemy dostęp do sieci i w efekcie otrzymujemy dostęp do aplikacji. Zscaler odwrócił to. I tutaj pozwoliłem sobie dać slajd techniczny i opowiem wam, jak działa private access w ciągu 5 minut. Bo zasada działania jest banalnie prosta. Kto jest zainteresowany, chce zobaczyć więcej, jak to działa, zapraszam. Będę tutaj przez 2 dni. Jak to działa? Działa to w taki sposób, że Zscaler ma globalną chmurę, tak? Jesteśmy na całym świecie. Chmura to jest pewien mózg. Nie tylko przetwarza ruch, ale to jest też mózg, który potrafi, że tak powiem, zidentyfikować użytkownika. I co zrobiono? Wyprowadzono część aplikacji do chmury, ale część aplikacji w data center pozostało. I teraz Zscaler posiada coś takiego, co się nazywa konektor. Konektor to jest maszyna wirtualna, która pokazuje nam, gdzie jest nasza dana aplikacja. W jaki sposób to działa? Ja przejdę w tej chwili do rozwiązania, jak to działa,
ponieważ jest to bardzo ciekawe z punktu widzenia technicznego dla inżynierów, bo można coś zrobić inaczej niż robiliśmy do tej pory. Tu jest nasze data center, tu siedzą nasze aplikacje w data center, w obecnym, tak? SAP-y, Oracle, tu są aplikacje, które siedzą w chmurze publicznej. Zarówno w naszym data center, jak i w chmurze instalujemy konektor. Co to jest konektor? Konektor to jest maszyna wirtualna, która jedyne co tak naprawdę robi, to wykonuje połączenie z wewnątrz sieci do chmury Zscalera, tak? I dzięki temu posiadamy informacje, gdzie jest jakaś aplikacja. Połączenie z wewnątrz sieci do chmury Zscaler. Nie można się do konektora dostać z zewnątrz. Nie można go zaatakować, nie można zobaczyć, co on jest. On wykonuje tylko połączenie z wewnątrz do chmury Zscaler. Za konektorem stoi aplikacja, z którą będziemy się łączyli, tak? Czyli jako użytkownik łączę się do chmury Zscaler, to loguję się do mojego klienta na moim laptopie. Chmura mnie autentykuje i autoryzuje, że ja jestem Sebastian z Wydziału Sprzedaży, tak? I chmura mi powie, czy ja mogę mieć dostęp do aplikacji, do której mogę mieć dostęp do aplikacji. Jak to działa? Działa to tak, że chmura posiada pełną wiedzę i jak chce się dostać do aplikacji, załóżmy SAP-owej, tak, to chmura znajdzie mi tą aplikację w sieci, znajdzie mi konektor, który jest najbliżej mnie. Jeżeli będę w Europie, zostanę podłączony do konektora w Europie. Jeżeli w Stanach, to do konektora w Stanach. I co się dzieje? Na żądanie zestawiany jest tunel od konektora do chmury Zscaler. Drugi tunel jest zestawiany z mojego laptopa do chmury Zscaler i posiadam połączenie z aplikacją, z którą chcę rozmawiać. Nie łączę się z siecią. Nie mam połączenia z siecią, nie mam problemów z segmentacją z siecią, nie mam problemu z duplikowanymi adresami. Użytkownik dostaje tylko dostęp do tych zasobów, do których powinien mieć dostęp. Nie ma możliwości ataku, ani nie ma żadnych wektorów ataków bezpieczeństwa tutaj. Jest to super bezpieczny dostęp. To jest, dostaliśmy wyróżnienie od Amazona. Amazon powiedział, że jest to jedyna tak naprawdę architektura kompletnie zero trust dostępu do aplikacji, która jest w pełni bezpieczna. Zwróćcie uwagę, że jak mamy aplikację w data center, jeżeli przeniesiemy tą aplikację do Amazona albo do Azure'a i odpalimy konektor, użytkownik kompletnie tego nie widzi, gdzie ta aplikacja jest. Brokerem tego połączenia jest chmura Zscalera. I to jest ten końcowy efekt tak naprawdę transformacji, gdzie może się okazać, że tak naprawdę już niekoniecznie jest nam potrzebna sieć szerokopasmowa, może już nawet SD-WAN-y nam nie będą w przyszłości potrzebne. Jedyne, co się liczy, to liczy się to, czy użytkownik ma bezpieczny dostęp do aplikacji. Sieć internet w przyszłości stanie się naszą nową siecią korporacyjną, a chmura stanie się naszym nowym data center. Zastanówmy się, czy to, jak projektujemy sieci, robimy to efektywnie już dzisiaj. Dziękuję.